Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami czytanie dla numerologicznych ósemek, które właśnie weszły w siódmy rok osobisty, w siódmy rok cyklu osobistego. To jest rok, no może być w każdym razie bardzo taki duchowy, uduchowiony. Dla niektórych ósemek mogą być nawet doświadczenia, takie doświadczenia mistyczne możliwe. Też ważną rzeczą w tym roku może być taki wpływ ósemek na inne osoby, związany z taką głębią ich mądrości, osobowości. Również możliwe jest takie działanie na innych w taki magnetyczny sposób. No, siódmy rok osobisty to jest też czas poznawania siebie, ale jest to poznawanie siebie poprzez wgląd wewnętrzny, czyli mogą być medytacje różnego rodzaju, szukanie drogi rozwoju właśnie też między innymi duchowego. Może się pojawiać potrzeba odosobnienia, wyciszenia, medytacji, pogłębiania wiedzy w tym zakresie, szukania sensu życia tak zwanego. Ważne jest, by nie narzucać sobie w tym roku zbyt dużej dyscypliny, raczej pozwolić sobie płynąć, czerpiąc harmonię również z kontaktów z naturą. Tutaj właśnie ta natura może mieć bardzo dobry wpływ na ósemki w tym roku. Mogą wręcz najlepiej po prostu czuć się gdzieś w naturze i też wiele tak zwanych realizacji właśnie podczas pobytu w naturze właśnie mogą mieć. Siódemka, bardzo ciekawy rok. Może ktoś zacznie pisać jakiś pamiętnik, albo wręcz książkę napisze, prawda? Może to być też czas na, no powiedzmy, ktoś od dawna miał, kupił sobie jakąś serię książek i do tej pory nie miał czasu, to właśnie w siódemce może na to znaleźć czas. Może was coś wciągnąć, coś, co można robić tylko samemu, albo doświadczać samemu. Więc tu bardzo ciekawy rok. Taki rok takiego trochę uspokojenia, takiego wycofania się. Myślę, że ósemki w tym roku mogą bardzo, bardzo właśnie wzbogacić się wewnętrznie, jeśli będą uważne. Zobaczmy, co pokaże się w tarocie. Będę używała tarota mistycznych chwil i dar od aniołów. Będę patrzyła talią życie z aniołami. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Ósemeczki, kochane, co dla was w siódmym roku osobistym? Co dla ósemek, ósemki w siódmym roku osobistym? Co dla ósemek, ósemki w siódmym roku osobistym? Co dla ósemek? Główna energia, as denarów. Co będzie wyzwaniem tego roku? Królowa kielichów. Co będzie błogosławieństwem tego roku? Siódemka buław. Co będzie was wspierać? Co będzie wam pomagać? Karta siły. Co może was blokować? Król kielichów. A rezultat, rada, dziewiątka denarów. Piękne energie. Z przełożenia macie kartę kapłanki, ale ja tutaj tak do końca nie patrzę już na kartę z przełożenia. Ok, i zobaczmy, jaki jest wasz dar od aniołów na siódmy rok osobisty. Aniołowie, co macie dla naszych kochanych ósemeczek? Ósemki w siódmym roku osobistym.
Miłość. Wow. Ależ piękna energia do ósemek przyszła. Myślę, że poznawanie siebie właśnie poprzez miłość do siebie, odkrywanie, że każdy z nas w swojej esencji jest miłością. Coś pięknego. No dobrze, ale może po kolei, a może nie. Może właśnie zacznę od energii anielskiej, od daru. To jest, kochani, dar aniołów dla was na ten rok. I już patrzymy. Miłość jest. Nie musimy szukać miłości na zewnątrz siebie. Ona jest w nas. Miłość daje życie, uzdrawia i tworzy wewnętrzny pokój, który emanuje na cały wszechświat i planetę Ziemię. Ależ mam ciary, kochani. Nasze prośby o miłość zostały wysłuchane. Bądźmy gotowi na jej pojawienie się w naszym życiu. Pamiętajmy, że miłość nie jest uzależnieniem od drugiej osoby. Najpierw pokochajmy samych siebie, wówczas będziemy mogli tworzyć w związku równowagę i nigdy nie będziemy się czuli uzależnieni lub zbyt słabi, aby zmienić swój związek. Wszechświat i wszystkie zamieszkujące go istoty zostały stworzone przez miłość, która jest esencją istnienia. Bóg jest miłością, a anioły są posłańcami miłości. Możemy czasem odczuwać w swoim życiu brak miłości. To znak, że powinniśmy pokochać samych siebie. Wówczas zobaczymy świat z perspektywy miłości i zrozumiemy, że jesteśmy cały czas kochani przez Boga i anioły. Nawet najmniejsze źdźbło trawy jest otoczone miłością Boga. Nadszedł czas, abyśmy odnaleźli w swoim życiu miłość bez warunków i ograniczeń. Za każdym razem, kiedy dajemy bezwarunkową miłość, otrzymujemy błogosławieństwo i opiekę świata duchowego. Afirmacja. Jestem całością w miłości. Jestem całością w świetle. Kochani, to poznanie duchowe, ta siódemka, ten siódmy rok osobisty dla ósemek jest rokiem poznawania siebie, poznawania miłości, poznawania miłości poprzez wglądy w siebie, poprzez właśnie ukochanie siebie. I jest to bardzo dobry rok. Oczywiście dla niektórych rzeczywiście może się pojawić miłość, może się pojawić związek, ale postrzeganie go właśnie z poziomu tej bezwarunkowej miłości będzie tutaj dla was, myślę, taką ważną informacją. I dobrze by było, żeby w momencie, gdy taki związek pojawi się w siódemce, to żeby mieć odrobinę do tego związku dystansu, żeby mimo wszystko stawiać siebie jako jedno na pierwszym miejscu. Tutaj nie chodzi właśnie o to, żeby podchodzić w taki sposób, czasami niektóre osoby podchodzą do miłości właśnie w taki sposób, ja to nazywam sposobem żebraczym, czyli robią wszystko, żeby ta miłość była, starają się, nadskakują i tak dalej, a potem są zawiedzione, jeśli na przykład ktoś zmieni zdanie albo tej miłości również nie poczuje. A tutaj właśnie chodzi o tę miłość taką prawdziwą, tę miłość najprawdziwszą, bezwarunkową, taką, która po prostu jest. I taka miłość w roku siódemki to może być bardzo piękne odczucie, bo może to być takie spojrzenie na relację z drugą osobą w wyjątkowy, właśnie bardzo duchowy sposób. Dla niektórych to może być nawet zajmowanie się na przykład tantrą lub różnego rodzaju doświadczenia duchowe poprzez wspólne medytacje. Też tutaj jak najbardziej może być. Więc miłość w siódemce jest taką miłością, gdzie nie mamy dookoła siebie mnóstwo innych ludzi, tylko można powiedzieć, mówi się o takiej miłości samotność we dwoje. Razem, bez innych osób, poprzez poznawanie siebie, wspólną naukę, wspólne rozwijanie siebie. Bardzo piękna energia. No ale zobaczmy, co tutaj mówią nam dalej karty. Główna energia roku to jest as denarów. As denarów
przychodzi do nas jako ten nowy początek działania, ale też nagroda za dobrze wykonaną pracę, czyli różnego rodzaju właśnie takie bonusy od losu. To jest to wejście na tą nową planszę poprzez rozwój, gdzie możemy doświadczać już i też wprawiać się w nowych rzeczach z nowym zrozumieniem. Myślę, że ta energia asadenarów to dla jednych mogą to być jakieś też nowe przedsięwzięcia, które w tym roku będą przez Was gdzieś tam rozpoczynane, chociaż biznesowo to raczej bym tutaj nie radziła, chyba że ktoś na przykład zamierza coś twórczego zrobić lub coś opartego na jego wiedzy, napisać jakiś poradnik albo książkę lub malować lub właśnie tworzyć coś takiego, co zawsze miał ochotę robić, a nie było na to czasu. W siódemce na pewno znajdzie na to czas. Dodatkowo też tutaj mogą się w tym roku przychodzić Wam do głowy właśnie takie zupełnie nowe pomysły. Możecie nagle widzieć świat z innej strony i do tego też możecie mieć takie poczucie, że życie Wam sprzyja i w siódemce as denarów będzie też mówił, że możecie czuć się też w miarę bezpiecznie, jeśli chodzi o finanse. No tutaj w miarę mówię, dlatego że as denarów daje takie uziemienie jednak dobrobytu, ale jest to jedynka as, prawda? Więc to jest dopiero taki początek. Może początek właśnie działania, które w przyszłości przyniesie dopiero właśnie ten dobrobyt finansowy, ale już za rok przecież wchodzicie w swoją energię, w energię ósemki, więc tu będą żniwa. Więc zwróćcie na to też uwagę. Wyzwanie roku. Co jest wyzwaniem roku? No i tutaj, kochani, no to jest jasne. To jest właśnie miłość. Królowa kielichów, która jest energią uzdrowienia na poziomie serca, uzdrowienia na poziomie uczuć. I dokładnie tutaj mówię uczuć, a nie emocji, bo emocje to jest jeszcze coś innego, a uczucia, one płyną właśnie prosto z serca, one też płyną no tak jakby z duszy, można powiedzieć. Ja to mówię na to właśnie przestrzeń serca, czyli połączenie serca i duszy. Energia królowej kielichów jest, to jest tutaj wielka troska, wielkie zrozumienie i wielka, wielka miłość. Ta miłość jest bezwarunkowa, tak jak matka, która kocha swoje dzieci bez względu na to, czy są grzeczne, czy niegrzeczne, prawda, czy dobre, czy niedobre. Owszem, może się złościć coś tam, ale i tak kocha. Dodatkowo wyzwaniem roku dla Was też może być pogłębiające się zrozumienie poprzez intuicję. I wiele rzeczy właśnie możecie mieć takie, tak jak tutaj na początku mówiłam, że mogą się pojawiać takie doświadczenia mistyczne. To, co będziecie myśleć, może się manifestować bardzo szybko, zwłaszcza, że w ogóle teraz 2024 to ogólnie jest rokiem ósemki, więc tu jest ta karma fajnie się tutaj może manifestować, więc to, co będziecie wyobrażać sobie, te wizje, które mogą się pojawiać w Waszym życiu, one właśnie mogą się bardzo szybko manifestować, więc też zwróćcie uwagę, o czym myślicie i co czujecie. Bo też przechodząc tutaj przez energię, tutaj portal serca, to będzie bardzo ważne. Tak, będzie po prostu rosła w Was siła poprzez przestrzeń serca. Tu też ważną rzeczą jest, żeby kierować się właśnie sercem w tym, co będziecie robić i w stosunku do siebie, i w stosunku do innych osób. Takie podejście, gdzie tutaj Królowa Kielichów, ona reprezentuje takie podejście, w którym no nie ma tutaj takiego egoistycznego zabarwienia, tylko właśnie wszystko dzieje się z przestrzeni serca. Co jest, kochani, Waszym błogosławieństwem? No i tu bardzo ciekawa karta, prawda? Siódemeczka buław, która jest energią, która przedstawia tutaj energię asertywności, wyznaczenia granic.
I bardzo możliwe, że jeżeli będziecie w tym roku poprzez właśnie wasze zrozumienie postawicie takie granice, czy to osobom, które do tej pory w jakiś sposób wam, można powiedzieć, okradały was trochę, takie mocne słowo, ale wykradały wam wasz czas czy waszą uwagę, będziecie potrafiły w tym roku bardzo konkretnie, ale z łagodnością powiedzieć nie. Czy jakimś waszym nawykom też jak najbardziej. Tu jest już takie określenie swojego miejsca, które jest dla mnie ważne. Tutaj jest ochrona tego, tak jak on ma tutaj te tatuaże, to są te doświadczenia. On chroni też między innymi tę miłość. Myślę też, kochani, że to błogosławieństwo tego roku może też dawać taki, znaczy, może wam to dawać, dodawać to odwagi, to, że będziecie właśnie mówić, no na przykład powiecie, słuchajcie, tam komuś w domu, teraz przez 2 godziny mnie nie ma. Zamykam się w pokoju i czytam, albo maluję, albo coś robię, albo idę na spacer sama, prawda? To jest tutaj bardzo ważna rzecz. Dodatkowo w siódemeczce, znaczy dobrze by było, żebyście mieli taką świadomość, że zasługujecie na wszelkie błogosławieństwa, wszelkie sukcesy, które się tobie po prostu będą pojawiały. I mogę też pokazywać je światu jednocześnie. I to, co myślę, prawda, i to, co czuję, i przekazywać wiedzę, którą mam, że mogę tym wszystkim się dzielić z innymi. Jednocześnie nie pozwalając, by ktoś przekraczał granice, które ustawiam. To jest tutaj też bardzo ważna informacja, i to może być w wielu sytuacjach dla innych osób dużym błogosławieństwem. Kochani, kolejna karta. Co będzie was wspierać? Drogie ósemki. Karta siły. Energia siły. Czyli przede wszystkim to, co będziecie z roku ósemki czerpać, to, co będziecie przerabiać, to, czego się nauczycie, bo też tutaj w roku ósemki ta nauka też jest, prawda? Więc to wszystko będzie dawać wam moc, której do tej pory nie znaliście. Też moc płynąca właśnie z miłości do siebie, ona jest w stanie kruszyć najtwardsze mury. Ona jest w stanie zrobić niesamowite takie porządki w naszym życiu. Właśnie ta miłość, ona jest jak lekarstwo, można powiedzieć. I staje się naszą siłą. Ja myślę, że tu to, co będzie was wspierać, to jest takie, no taka pochodna tego zrozumienia, które w tym roku będziecie osiągać. To wejście na nową płaszczyznę, to, że świat was będzie obdarzać, cały czas będziecie mieć taką możliwość przeskakiwać na kolejne pasma czasu. I na nowe matryce, coraz lepsze. Wszystko zależy od tego, jak bardzo będziecie gotowi na odkrywanie siebie, na spojrzenie na siebie właśnie z przestrzeni miłości. To jest tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz. A też tutaj to, co będzie was wspierać, ta energia siły, będzie dodawać wam odwagi do na przykład zwalczania negatywnych nawyków, które macie, które czujecie, że wam już nie służą i nie chcecie, żeby w waszym życiu były, prawda? Więc też na to zwróćcie uwagę. I jeśli chodzi o na przykład inne osoby, żeby gdzieś nie wchodziły w przestrzeń, w której lubicie być sami. Też tutaj ta odwaga zawsze będzie, można powiedzieć, stop. To jest czas dla mnie. Przepraszam, ale może spotkamy się innym razem, prawda? Albo w innym tygodniu, albo innego dnia. No.
Także zwróćcie na to uwagę, kochane ósemki, bo też to, co będzie Was wspierać, jednocześnie będzie Wam dawać właśnie tak dużą energię do poradzenia sobie, ale z miłością. I to jest tutaj bardzo ważna rzecz. Teraz tak, co Was może, kochane ósemki, blokować? No i tutaj jest król kielichów. Król kielichów w negatywie jest królem dramatyzowania. Więc mogą się pojawić sytuacje, w których to nowe zrozumienie może być tak, jak słuchajcie, jak płakanie na filmie na przykład, że widzicie jakąś sytuację i tak się rozczulicie, tak się gdzieś tam wyobcujecie, że gdzieś może pojawić się właśnie jakaś taka melancholia, jakieś dramatyzowanie. Gdzieś tutaj jakiś taki, też przez to może się pojawić jakaś wybuchowość czy coś takiego. Uważajcie, bo to jest negatywna strona króla kielichów, która gdzieś może właśnie prowadzić na manowce i też być troszkę takim złodziejaszkiem energetycznym, bo jak będziecie schodzić w jakieś niższe energie, w smutek, w żal, we wstyd czy coś takiego, to to wszystko, co tu wcześniej było zobaczone, zrozumiane, no gdzieś będzie się rozmywać i trzeba będzie od nowa podnosić te wibracje, żeby znów mieć dostęp do właśnie energii tutaj z przestrzeni serca. Więc też tutaj bardzo na to uważać. Może też tak się pojawiać czasami taka sytuacja, gdzie wycofujecie się, żeby mieć trochę spokoju, a tutaj życie do Was w postaci, nie wiem, Waszych dzieci czy jakichś znajomych, ciągle ktoś puka, czegoś chce. W końcu energia króla kielichów w takiej sytuacji w negatywie wybucha po prostu. Robią się fale, robi się emocjonalny wybuch po prostu. Także tu po prostu jest problem z panowaniem nad emocjami i to tutaj gdzieś może Wam właśnie przeszkadzać, więc to może Was też blokować, a potem możecie mieć do siebie pretensje o to, że taka już byłam oświecona, a jeszcze tutaj właśnie tak się zachowałam albo zachowałem, prawda, więc to jest takie, tego typu właśnie podejście. Myślę, że dobrze by było mieć tego świadomość w momencie, gdy coś takiego się będzie działo, to zrobić odpowiednio się zachować właśnie stanowczo, tak jak tutaj siódemka, stanowczo, ale z łagodnością. Więc tu to jest taka, myślę, bardzo ważna rzecz. No i rezultat albo rada. No piękna energia dziewiątki denarów. Przepiękna energia, to kartę bardzo, bardzo lubię. Ona daje spokój, daje komfort. Jest też takim bardzo pięknym poczuciem i niezależności jednocześnie, ale też takiej satysfakcji. Satysfakcji z tego wszystkiego, co masz, akceptacji tego i wdzięczności za to, też jest tutaj ważna rzecz. Do tego też wszystkie takie sprawy materialne też mogą się bardzo pięknie ułożyć i myślę, że w tej siódemce praca może zejść troszeczkę na drugi, znaczy może nie być aż taka ważna, to nie znaczy, że nie będziecie pracować, będziecie, ale to się będzie działo jakoś tak samo przez się. Te sprawy związane z rozwojem i z nowym odczuwaniem i tak dalej, one będą wychodziły na ten plan pierwszy. Druga rzecz to właśnie ten komfort taki duchowy, emocjonalny, taki spokój ducha, o którym też mówi dziewiątka denarów, też tutaj może być bardzo przez Was mile widziany. No i takie poczucie takiego prawdziwego zadowolenia, cieszenie się tym, co mam, całą tą obfitością, która do Ciebie będzie przychodzić. Ja myślę, że ten rok może być dla Was bardzo, bardzo dobrym czasem, bo jeśli w dziewiątkę będziecie wchodzić
z energią, przepraszam, w ósemkę, przepraszam, w przyszłym roku od września będziecie wchodzić z energią już dziewiątki denarów, to ta ósemka może być dla Was bardzo dobrymi żniwami. A jeszcze w siódemce już będziecie w stanie właśnie osiągnąć takie poczucie zadowolenia i od strony, widząc też materię, też poprzez właśnie pryzmat duchowości i patrząc na nią też z przestrzeni serca. Ja myślę, że drogie ósemki, ten rok siódemki będzie dla Was bardzo, bardzo korzystny. Wiele się nauczycie, wiele dostrzeżecie nowego, zdobędziecie właśnie taką siłę, energię i spokój i niezależność. Przepiękne energie. Pamiętajcie, że jesteście miłością i pamiętajcie, że miłość jest. Wszystkiego dobrego. Znowu mam ciary. Kochani, wszystkiego dobrego. Życzę Wam cudownego roku, kochane ósemeczki, i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!